się, że biskup reprezentuje w szczególny sposób Chrystusa. I jeśli tak jest, to Ty, Ekscelencjo, jako najmłodszy biskup, przedstawiasz dzisiaj nam tutaj sobą dzieciątko Jezus położone w żłobie. Podobało? Brawo, zabili chyba z tej radości ksiądz. Biskup Wojtyła się uśmiechał. My właśnie powiedział te słowa, pamiętam jak tak dzisiaj, że jako ksiądz wiedziałem, jak się spędza Boże Narodzenie, a jako biskup nie miałem pojęcia. Pomyślałem sobie, szoruj bracie do Tyńca, a tam cokolwiek zrobisz, to będzie dobrze. Pierwszy poniedziałek styczniowy, bo poniedziałki są wolne dla aktorów, zawsze myśmy się tam w kurii z nim spotykali na opłatku. Do dziś dnia pamiętamy to wszyscy, frekwencja była stuprocentowa, bo on był tak ciepły, tak gościnny, tak ciekawy, naszych przeżyć w teatrze, ról, naszych rodzin, o wszystko z każdym z osobna rozmawiał. I te wieczory kolędowe z nieustannym śpiewaniem kolęd i tym tradycyjnym oczywiście już śpiewem Oj Maluśki, Maluśki. Wtedy, gdy Ojciec Święty miał wiele siły i wtedy, gdy już nie śpiewa mocno, ale jednak prawie do końca te kolędy były jednak jakoś ulubionymi pieśniami na tych spotkaniach wieczornych, świątecznych na Watykanie. Nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia. A potem kolędy, Ojciec Święty i ci wszyscy tam uczestnicy śpiewali. Najlepiej było, jak był ksiądz Styczeń. On nadawał ton temu wszystkiemu. Na jednej z tych ostatnich kolacji Ojciec Święty już był chory przecież, ale ksiądz Styczeń przyniósł, on jest bardzo muzykalny, nagranie jakiś kolęd i włączył, a sam, on nieduży jest, wszedł na krzesło i dyrygował chórem, tym śpiewającym Ojcem Świętym. Ojciec, on tak to robił pięknie, Ojciec Święty się naprawdę do łez śmiał. To najweselsze, jak widziałam papieża, to jak... Ojciec Święty bardzo lubił kolędy i zawsze do ostatniego razu śpiewał Oj Maluśki, Maluśki do rabiając nowe. Tak żałuję, trzeba było mieć papier i coś napisać, ale tak to nie pamiętam, ale coś aktualnego zawsze tam dołączył. Bądź cześć i chwała, która by nie ustała, jak Ojcu, tak i Jego Synowi. Biskup, arcybiskup Wojtyła niezwykle prosił na spotkania z pracownikami nauki. I pamiętam te opłatki, nawet tak można to zapamiętać jako anegdotyczny taki ekskurs, że wchodziliśmy na salę, gdzie było 50-80 osób i on zwracał się do mnie i mówi, to zaczynaj. I ja wtedy zaczynałem kolędą, którą on aprobował i którą kazał zaczynać. Ta kolęda była znana nam. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa Maryjnego, prawda? I
Potem, jak przyśpiewali te, przyśpiewali kilka złotych, on na końcu śpiewał Oj maluśki i improwizował sam kolejne zwrotki, których nie było już w pieśni. Najczęściej były to jakieś opowieści góralskie, które wprowadzał w te kolędy. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. To była, że tak powiem, popisowy numer księdza kardynała, to, bo myśmy wszyscy śpiewali tylko refren, a ksiądz kardynał swoim pięknym głosem, on tylko sam śpiewał wszystkie zwrotki. A jak się te zwrotki skończyły, to tworzył na poczekaniu własne. Tak ad hoc, tak. To były iście czasem częstochowskie rymy, bardzo śmieszne, bo tam były i dzbanki, i szklanki, i urszulanki, wszystko, co tylko na myśl przyszło. No niestety, nie były to czasy tak medialne jak dzisiaj. Nic nie mamy nagrane, nie mamy żadnej pamiątki z tamtych pięknych kolędowań.